Myśmy ostatnio też rozmawiali o energetyce jądrowej, która wzbudza emocje, ale jedno jest pewne. Edukacja, edukacja, edukacja. Drodzy Państwo, energii atomowej nie da się rozpatrywać bez kontekstu geopolitycznego, suwerenności energetycznej państwa, siły niezależności. Nie da się. Niebezpieczne jest wszystko. Jazda na rowerze, windą, choć winda jest podobno bardziej bezpieczna, w kopalni, na morzu, mój ojciec zginął na morzu, więc... drodzy Państwo, czy samolot, nic nie jest bezpieczne. Ale jeżeli my nie mamy niezależności energetycznej, to my wszystkim płacimy tylko rachunki. No niestety, komuś zależało przez tyle lat, żebyśmy tak ropy nie wydobywali, gazu nie wydobywali, żeby energetyki jądrowej w Polsce nie było. Bo po co Polska ma być silna i niezależna? Trzeba ją ekonomicznie rozparcelować. Jeszcze Nord Stream mamy, prawda, od Bałtyku, tak żeby za mało nie było. Rosjanie z Niemcami też się tranzytem parają, budują sobie, mamy Naturę 2000, więc o infrastrukturze zapomnijmy, ale oni sobie ze wschodu na zachód wybudują. Worek Turoszowski już mają, czyli Niemcy z południem Europy. Też mu wybudowali, SLD wybudowało ostatnim rzutem na taśmę dwie kadencje temu. Drodzy Państwo, energetyka jądrowa musi być. Ale myśmy ustawę nie przegłosowali, mówiąc, że tego dnia w tym miejscu ma być elektrownia jądrowa. My wskazaliśmy pewną ścieżkę, która umożliwi uruchomienie różnych energii. Bo mam mieć gaz łupkowy, mam mieć geotermię, mam mieć wszystko. Ale uwolnijmy to i to też nie jest od zaraz, to jest za 10 lat, za 15, za 20. No tak, ale przyjrzyjmy się, jak nam to blokują. Już w Europie się nie podoba, bo już mamy gazu dużo, obliczono, no to już mówi się o ekologii, tak? Znowu ekologia ma brać górę te bajki o CO2, żeby nam to przyblokować. Francuzi nie, no bo najlepiej, dobrze, tylko wtedy jak od nich tą atomową technologię kupimy, to wtedy się zgodzą. Gaz, ropa, wszystko, no Rosjanie, tak? Drodzy Państwo, mamy dość Polską. My musimy mieć swoją politykę energetyczną, no na tym to polega. My jesteśmy jedynym krajem bez atomówki, ale też wszyscy inni już tak zagospodarowali rynek. Elektrowni wiatrowych mają tyle, biopaliw mają tyle, że już szukają ziemi. Teraz jak uwolnimy rynek ziemi, to będą tu kupować, żeby te fermy stawiać, ale to będą ich pieniądze, bo to będą ich fermy. Więc my się zastanówmy, jaką my politykę chcemy prowadzić. Czy my chcemy zarabiać, czy my chcemy, żeby inni zarabiali, a my będziemy im płacić. Więc, jak powiadam, edukacja, edukacja. Mówiłam też na ostatnim spotkaniu o Japonii, ponieważ ja z Japonią jestem za pan brat. I rzeczywiście ostatnie tsunami było bardzo dużą katastrofę, jeżeli chodzi o jedną z elektrowni. Ale to, drodzy Państwo, jest problem, z którym oni się liczyli. Oczywiście nikt się liczył, że to będzie aż tak duże tsunami. Ale to jest kraj wyspiarski, sejsmiczny. Technologie są takie, a nie inne z racji na położenie tego kraju. I to jest jedna elektrownia z sześciu. Tam obok jest pięć innych nieruszonych elektrowni, drodzy Państwo, atomowych. Więc albo u nas zaczną mówić prawdę, a nie straszyć ludzi, tylko racjonalnie jakoś tłumaczyć i opisywać rzeczywistość. Bo to jest jedna wielka manipulacja. I te elektrownie będą w Japonii budowane, bo oni nie mają innego wyjścia. Też wszystko importują i trzeba też znać, jaki kraj, jakie ma zasoby i z czego to wszystko wynika. Więc no, trochę takiego racjonalnego myślenia. Tylko że tu jest potrzebna ta edukacja i ta analiza, tak? A nie jakby straszenie nas. Więc no, my możemy sobie tutaj na ten temat porozmawiać, więc no jak powiadam. Wszystkie rodzaje energii, nie blokować sobie możliwości, ale my musimy również tak podpisywać te kontrakty, żeby te pieniążki jednak u nas zostawały, tak? A nie, że wszyscy wokół będą się dorabiać na tym i wykorzystywać te źródła energii, a my zostaniemy jak zwykle z ręką w nocniku. To też jest sztuka. I tak, a propos tej sztuki, to pani Steinbach na przykład. Tak, wszyscy się od niej odżegnują. To jest takie dobre narzędzie w rękach rządu. My nie możemy, ty Erika, powiedz. My nie możemy zbudować, my ci damy pieniądze. My nie zorganizujemy, ty zorganizuj. My nie możemy pojechać do Polski, ty się tam wepchnij i powiedz, żeby się Polacy z tym statusem mniejszości pożegnali. Drodzy Państwo, to jest majstersztyk.
Bundestag będzie określał kształt centrum, powiększona rada, większość członków Związku Wypędzonych. Po co Steinbach w tej radzie? Bartoszewski tak się, prawda, taki sukces osiągnął. Jej nie będzie, nas nie będzie, a centrum będzie. To będzie taka Steinbach 2, 3, 4 i 5. No się nic między sobą nie różnią w poglądach. Sprowadzono do konfliktu personalnego, który jest w ogóle 3-5-10-rzędny. Samo centrum jest klubem. No ale już, jeżeli mówiąc o panu Bartoszewskim, to nie wiem, jaki problem polsko-niemiecki rozwiązał, bo chyba, że państwo znają, bo ja nie. No ale o sukcesie mówię. W każdym bądź razie to dostawam państwu pod rozwagę.